Hej, ostatnio wpadły mi w ręce dwie rzeczy. Pierwszą jest książka Assassin's Creed Machina Dziejów, spisek maga. Drugą natomiast smartfon Motorola Moto G53 5G. Postanowiłem więc, że poniekąd połączę recenzję tych dwóch sprzętów. Z zupełnie odmiennych przedmiotów i do nagrania recenzji książki wykorzystam smartfon. Recenzję samego smartfona będziecie mogli przeczytać na tabletowo. Link pojawi się w opisie, kiedy tylko będzie ona gotowa. Natomiast do samej książki przejdźmy w tej chwili. Loading. Welcome to the Animus. Assassin's Creed Spisek Maga. Prawdopodobnie pierwsza część serii, mam przynajmniej taką szczerą nadzieję, Machina Dziejów. O co w tym w ogóle chodzi? Przeczytajmy abstrakt. Wojna pomiędzy asasynami a templariuszami wstrząsa Europą epoki wiktoriańskiej. Oto pełen zwrotów akcji thriller, otwierający zupełnie nowy rozdział w dziejach uniwersum Assassin's Creed. Londyn, rok 1851. Pieret, zuchwała akrobatka dająca popisy na wielkiej wystawie, ratuje przed porywaczami matematyczkę Adę Lovelace i wikła się w odwieczny konflikt pomiędzy asesynami i templariuszami. Ada, która okazuje się nieuleczalnie chora, powierza Pieret swoje tajemnice i nakazuje jej odnaleźć straszliwą broń, którą zaprojektowała dla zagadkowego naukowca posługującego się pseudonimem Mag. Jedynym sprzymierzeńcem Pieret jest Simeon Price, przyjaciel Ady z dzieciństwa i członek bractwa stawiającego ponad wszystko wolną wolę. Pieret i Simeon wspólnymi siłami odkrywają zdumiewającą intrygę, mającą za cel destabilizację Europy poprzez zamachy na tle politycznym. Ścigając się z czasem i zachowując ostatki nadziei, podążają tropem zabójców i bomb, by zniweczyć krwawy plan templariuszy. Ta książka bez wątpienia jest powieścią historyczną. Fakty mieszają się tu z fikcją. Postaci prawdziwe przeplatają się z tymi wymyślonymi. Książkę naprawdę czyta się świetnie. Osobiście znudził mnie pewien ciąg wydarzeń w pewnym momencie, następujący po pewnych wydarzeniach. Z cyklu bezspoilerowa recenzja. Ale potem czytało się to dalej super. Sam nudny, tak to nazwijmy, wątek też nie trwał jakoś przesadnie długo, więc w ogólnym rozrachunku jest to zdecydowanie książka warta polecenia. Nie będę wam mówił, o który moment w książce mi chodzi, bo zwyczajnie mogę was zasugerować w ten sposób i odebrać wam radość z czytania tych fragmentów, jeśli akurat uznacie je za ciekawe. Natomiast jeśli już jesteście po lekturze, a książka miała swoją premierę, to dajcie znać w komentarzach, czy też mieliście tego typu odczucia, aczkolwiek nie zdradzajcie w których momentach. Są ludzie, którzy chcą przeczytać to na spokojnie i bez konieczności obawiania się o ewentualne spoilery. Wydarzenia historyczne w książce możemy zaliczyć do kategorii tych, które pamiętacie, znacie bądź niedługo poznacie na lekcjach historii oraz takie, które wymagają nieco głębszego researchu, gdyż żaden podręcznik do historii nie uznaje tego za wydarzenie istotne. I tak na przykład z wydarzeń historycznych mamy zamach na cesarza Austro-Węgier i na cesarza Francji. Nie będę wam co prawda mówił, dlaczego do tych zamachów dochodzi i kto kogo próbuje zabić. Musicie to odkryć sami. Jeśli chodzi o te wydarzenia mniej znane, no cóż, tutaj nie będę o nich wspominał, bo są one po prostu istotne dla zrozumienia świata przedstawionego w tej książce oraz pomimo tego, że one same z siebie nie miały jakiejś większej wagi na wydarzenia na kartach historii, to odcisnęły swoje piętno na samych bohaterach powieści. Przedstawione postaci są też
bardzo dobrze napisane i tak na dobrą sprawę autorka postarała się, żebyśmy mogli mieć jak najlepszy wgląd w ich osobowości. Żebyśmy się dowiedzieli o nich czegoś więcej. Żeby to nie były tylko postaci, które występują w jednej książce, a potem przepadają w dziejach historii. Wiemy, co skłoniło ich do podjęcia takich, a nie innych działań. Wiemy, jakie wartości wyznają. A w momencie wyjawienia tożsamości maga, która następuje mniej więcej w tym miejscu, więc to nie tak, że od razu po ujawnieniu dochodzi do zabójstwa i koniec książki. Nie, nie, nie. Tu jest jeszcze cały wątek, cały długi wątek, który się świetnie czyta. Mamy wgląd w ich emocje z tym związane. No dobrze. Czy książka faktycznie nie jest pełna zwrotów akcji? Tak, ale nie są to zwroty akcji, które zaskoczą kogoś, kto miał styczność z tym uniwersum. A przynajmniej mi się nie wydaje, żeby tak było. Osobiście nie zdziwiło mnie tu prawie nic. Prawie. Ale nie przeszkadzało mi to w żaden sposób w odbiorze książki. Natomiast co mi w odbiorze książki przeszkadzało, to kilka, nazwijmy to, nieścisłości, ale nie na poziomie historycznym, żeby nie było. Nie, 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 absolutnie. Tutaj wszystko się zgadza i jest świetnie wplecione w świat asasynów i templariuszy. Nie, chodzi mi bardziej o kwestie językowe. Podczas jednego z wydarzeń mistrzyni asasynów mówi do naszego drogiego Simeona, że niedługo będą braćmi. Okej. Ale mistrzyni po pierwsze sama tytułuje się mistrzyni, inni tytułują ją mademoiselle, więc kobieta, a sam Simeon dosłownie stronę później stwierdza, że jest ona gotowa być jego siostrą. Ja nie wiem, jak to jest w oryginale. Nie mam dostępu do angielskiej wersji. Aczkolwiek być może też się czepiam. Bezpodstawnie. Ale mi osobiście troszkę to rujnuje odbiór. Gdyby to była postać niebinarna, nie miałbym z tym problemu, bo byłaby zachowana pewna klarowność. Tutaj tej klarowności nie mamy. Językowo również nie podoba mi się kilka zabiegów, które nie są błędami, ale dziwnie brzmią, a przynajmniej w mojej głowie brzmią dziwnie i kiedy je wymawiam, to również brzmią dziwnie. I pozwolę sobie nawet tutaj zacytować jedną z tego typu rzeczy. Ale oczywiście to jest pozbawione kontekstu, a samo zdanie nie jest w żaden sposób istotne dla fabuły, więc spokojnie. Rozbawiłaby ją ten scenariusz, gdyby nie fakt, że zakładał jej zgonę. Rozbawiłaby. Scenariusz by ją rozbawiła. No nie. Dalej. Wsypałem go od tego naszyjnika, bo pomyślałem. Wsypałem, przesypałem, wysypałem. W każdym możliwym znaczeniu wsypujemy, przesypujemy do. Oczywiście tego typu błędy się mogą zdarzyć, pojawić. Szczególnie, że jest to wersja recenzencka z przedfinalnej korekty. Ale no, kiedy mam zwrócić na to uwagę, jeśli nie teraz? Żeby do ostatecznej wersji wydawnictwo zdążyło dodać poprawki. Swoją drogą, jeśli już jest po premierze, to dajcie mi znać, czy w finałowej wersji też się one pojawiły, te błędy. Kolejna rzecz. Albo to równie możliwe, nigdy go nie opuściła. Co równie możliwe? Jakby to równie możliwe też ma sens. Mało tego, jest w pełni poprawne. Ale dla mnie brzmi nienaturalnie. Tak, teraz się czepiam, żeby się czepiać. Wiem. Ale naprawdę, zmieńcie T na C na 322 stronie. Bo mój mózg w tym momencie przestał czytać i zaczął analizować, co właśnie przeczytał. Trochę to wybija z rytmu czytelniczego. Przynajmniej mnie.
Kolejna rzecz tego typu. Nie mogła uwierzyć, co właśnie zrobiła. Nie mogła uwierzyć w to, co właśnie zrobiła. Brak tego jednego słowa sprawia, że czytelnik, a przynajmniej ja czytelnik, zostaje wyciągnięty na siłę z tego świata, bo mózg musi przetrawić coś, co nie jest dla niego naturalne. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. I ostatnia rzecz językowa, do której się przyczepię i to perfidnie, to brak tłumaczenia wstawek w języku francuskim. I nie mówię, żeby je przetłumaczyć na język polski w tekście. Absolutnie nie, to by w ogóle zepsuło odbiór. Ale wstawki językowe tłumaczcie. W przypisie dolnym. Ja bym zrozumiał, gdyby ich nie było w przypadku, w którym mielibyśmy do czynienia z, nie wiem, połową książki zapełnioną tymi wstawkami. No, połową to może nie, bo tutaj prawdopodobnie tłumacz by po prostu zawalił sprawę, ale gdyby ich było powiedzmy 50. Rozumiem. Wówczas dodatkowe strony, dodatkowy tusz, to mogłoby się przełożyć na wyższą cenę za sztukę. Rozumiem, nie miałoby to sensu. Ale tutaj naprawdę przetłumaczcie te dwie wstawki. W przypisie dolnym. Tylko o tyle was proszę. No dobrze, ale to jest moje czepialstwo językowe. Sama książka, jak wspomniałem, czyta się ją rewelacyjnie. Gdyby nie te mankamenty, o których wspomniałem, prawdopodobnie pochnąłbym ją przy jednym posiedzeniu. Fani uniwersum Assassin's Creed również znajdą tutaj wiele smaczków i nawiązań. Jednym z nich jest pojawienie się, albo raczej wspomnienie pewnego asasyna, chociaż pojawienie się innego również, nawet innych. I nie został wspomniany Altair ibn La'ahad. W zasadzie ani razu, co jest aż dziwne, biorąc pod uwagę poprzednie książki, a także wszystkie gry z uniwersum, w którym Altair to jest pozycja obowiązkowa przynajmniej dwa razy w ciągu gry. Tutaj zostaje wspomniany pewien asasyn z Florencji. Nie wiem, czy kojarzycie, taka mała, bardzo nieistotna postać. Tam dostała tylko trzy gry. Nic takiego, nic takiego. A moment, w którym się pojawia, no cóż, sprawił, że ja osobiście się uśmiechnąłem. Mamy tutaj nawiązanie do wydarzeń z Syndicate oraz z książki, która bazowała na tej grze. Więc niewątpliwie nazwisko Fry się tu pojawi. Zresztą ciężko, żeby było inaczej. Ostatecznie akcja dzieje się również w Londynie. Co bardziej uważni fani również dostrzegą pewne zależności pomiędzy wydarzeniami historycznymi przedstawionymi w książce oraz tymi znanymi z gier. Wydaje mi się, że to tyle i mogę przejść do podsumowania, które zasadniczo będzie informacją o tym, kiedy premiera książki. A ta nastąpi dokładnie 22 marca tego roku i będzie ją można kupić za 44,99 zł. Z czystym sumieniem mogę tę książkę polecić, ponieważ mimo jej drobnych mankamentów, ja wiem, że w moim materiale brzmiało to tak, jakby to było nie wiadomo jak istotne, ale naprawdę w całokształcie są drobne problemy, które prawdopodobnie zostaną zaadresowane po tym, jak Insignis dostanie odzew i ostateczne wersje tych książek po prostu będą ich pozbawione. Osobiście nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że wam się spodobają i jeśli już mieliście okazję przeczytać, dajcie znać, jak się wam podobała. Ja oczywiście przypominam Insignis, że książkę na premierę kupię, żeby sprawdzić, co zostało poprawione, a co nie. Moje zakładki zostają i porównam sobie to, co tu mnie ubodło, z tym, co się ukaże w pierwszym wydaniu. Dziękuję wam za uwagę. Cześć.